Witajcie, witam Was w kolejnym filmiku ze składania aut PRL-u z klocków Kobi. Dzisiaj będziemy mieli tutaj syrenę do złożenia. Jest to numer trzeci i trzeci też filmik do składania. Meleksa już mamy, mamy też Fiata 126P i teraz będziemy składać syrenę. Więc sobie ją złożymy, tutaj mamy wszystkie klocuszki już gotowe do tego. Etapów jest, zaraz wam powiem ile. 18 etapów jest do złożenia całej syreny, więc przez 18 etapów będziemy się widzieć. Jak skończy się 18, to już będzie piękna, ładna syrena do obejrzenia już i też ładne fotki będą z niej. A więc zapraszam was do składania i przed nami pierwszy etap. Dobra, musimy sobie złapać takie cudo, jeszcze takie i jeszcze jakieś takie bodajże, tak, zgadza się, i jeszcze podwozie i mamy to złożyć tu, to będzie tu, a to tu, mniej więcej coś takiego. To lecimy do drugiego. W drugim etapie potrzebujemy bardzo długi klocek i jeszcze potrzebujemy potrójny, chudy i znowu podwozie, jak ja to nazywam. Mamy przyłożyć to, o właśnie tak, tylko równo, bo teraz będziemy musieli tym długim tutaj zabezpieczyć to. Jeszcze tutaj, o mniej więcej coś takiego. Teraz żeby weszło wszystko. Weszło. Pięknie, ładnie. Oczywiście kurz też złapało, bo coś tutaj mam na biurku kurzu trochę. A to czarne jest, to widać na tym. Dobra. I tak to się prezentuje. Dobra. Lecimy dalej. Dobra. Teraz potrzebujemy, to jest na 5, tak? Dwie takie. Jeszcze jedną taką, jeszcze jedną taką mamy. I teraz znowu w instrukcji na biało wszystko mam. Dobra, jak to tutaj trzeba dać? Aha, dobra. To przykładamy jeden od podwozia wolny. Bodajże tak. Tak, tutaj jeden, tu jeden wolny. I teraz tylko tutaj szczepiamy. O! Najpierw sobie o, to oszczepię. I teraz tutaj. Mocno to trochę przycisnę, żeby potem ładnie to wyglądało, żeby nie było takich dużych dziur. I wtedy ładniej się prezentuje. W tym przypadku będzie to syrena. Dobra, dalej lecimy. Dobra, teraz potrzebujemy sobie to cudo. Jeszcze jedno takie jest, zgadza się. I dwie takie poczwórne ciasta, jak ja to nazwę. Takie ładne ciasto, jak pizza wygląda. Tutaj to wczepiamy. I te tutaj. Ale fajnie to pasuje. Potrójne, pięknie wchodzi, coraz bardziej to już przypomina samochód. I lecimy dalej. Potrzebujemy tutaj jedno takie. Znowu dwa takie te podwozia, już wiem gdzie je pewnie będziemy dawać. I jeszcze na 5 dwa takie. O, jak ładnie. Teraz tak, musimy to przyłożyć tu. Musimy wziąć dwa te, o, szczepić tu. Teraz to. I teraz gdzie te płaskie? Aha, te płaskie na górę idą. To pewnie jako takie wzmocnienie. Żeby wszystko ładnie się trzymało. I teraz z każdej strony wygląda to tak samo.
Bardzo ładnie. Podoba mi się. Więc lecimy dalej. Dobra, znowu potrzebujemy takie te płaskie dwa. I jeden teraz będzie potrójny. Coraz mniej nam tutaj klocków zostaje, więc nie wiem po co te 18 etapów. I go dajemy... Już wiem gdzie, tu. A te u góry znowu jako wzmocnienie. Dobra, trzyma się wszystko, tak to wygląda. Ok, i lecimy dalej, jeszcze przed nami 12 etapów. Teraz potrzebujemy brązowy. Już zaczynamy kolorki łapać. I dwa czarne. No już myślałem, że go nie ma, dwóch czarnych, ale są. Brązowy będzie szedł tutaj. A czarne... Jeden będzie szedł tutaj. O! A jeden... Aż tu. No, wejść nie chcę. O! Aż pstrykło. Jest. Mamy zrobione. Lecimy dalej. Dwa takie cuda. O, nie. To cuda, takie dwa potrzebujemy. I teraz trzy silniki, ja to nazwę, bo tutaj mają takie kółka. Trzy silniczki są. Jeden silnik dajemy tutaj. Drugi dajemy tutaj. A trzeci dajemy tutaj. O, weszło. I to zabezpieczamy tym. Jest, jest, ale ładnie równo wyszło. Pięknie. Dobra, teraz proszę Państwa taki jeden. Zaraz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, to jest sześcio, to ten jeden i pięcio dwa potrzebujemy. No to więcej nic nie ma, tylko to. I jeden pięcio dajemy tutaj. O! Ten większy tu. Zgadza się. I ten mniejszy tutaj. Okej, jest. Lecimy dalej. A ja zabieram go. Teraz zaczynamy brązowe części. Potrzebujemy taki chudziutki brązowy. Taki większy brązowy. I czarny. Proszę bardzo. Teraz podwójny. Aha, dobra. Już wiem dlaczego te silniczki były potrzebne. Żeby to wczepić tu. Ten silniczek, popatrzcie teraz jak ten będę wczepiał, o, i się trzyma. Teraz jeszcze ten, ja mam go tak, tu. Okej, jest. Teraz potrzebujemy płaski brązowy, jakieś cudo brązowe. Jeszcze jeden brązowy potrzebujemy, który jest tutaj, już myślałem, że go nie ma. Potrzebujemy lusterko. I to tyle byłoby. Tutaj montujemy brązowe. Sami widzicie jak to tam wygląda na tej instrukcji. Mamy zmontowane. I to umieszczamy na brązowej części tutaj. O, jest. Czyściutkie ma być, pięknie. I lusterko mocujemy tutaj. Tutaj szkoda według mnie, że z drugiej strony lusterka nie dali. O wiele, wiele lepiej by to naprawdę wyglądało. Tak samo jak we Fiacie to zrobili. Proszę bardzo, mamy Fiata naszego. Z tej strony jest lusterko, z tej nie ma. No ale tak zrobili. Dobra, teraz zaczynamy się brać za tył. Potrzebujemy to. I
jedną blachę do tyłu. Ostrożnie, bo to taki chudy plastik, ale naprawdę dobry jest. I mamy zrobione. Dobra, teraz w kolejnym musimy kierownicę schować. Etapie. O, ale tu ciężko dojść. Ale trzyma się. Tak? W dobrym miejscu umieściłem, nie? Teraz tylko jeszcze ten zderzaczek. Tutaj, bo też jest pokazany, że już zaczepiony. I możemy lecieć dalej. Teraz bierzemy się za przód. Mamy takie o. Tutaj musimy zaczepić taki chudy coś. Chłodnica, o. Tylko tak, żeby ona pasowała tu. Tak, o, do tego wyżłobienia. No, popatrzcie, czy to nie jest piękne. Takie ładne. Pasuje idealnie, a i tak i ja musiałem to wepchać. Naprawdę ekstra. Teraz tylko jeszcze zderzaczek. A, naprawdę ciężko je zaczepić. Złapać na początku, jest. I jeszcze światła. Popatrzcie, nie, no to jest światło. To jest takie małe. Nie, no naprawdę super, że to zrobili. No i popatrzcie, jak to ładnie wygląda. Tylko te światła muszę ustawić w jednej stronie. Na pewno nie będzie to łatwe. No teraz jeszcze to wydłubać. O, udało się. I tu poziomo. Mam poziomo. Teraz jeszcze jeden, o. Bo one tu jakieś kreseczki mają takie. Udało mi się odczepić. Tak poleciał ten mały kawałek, że ledwo go złapałem. Jest. Krzywo tutaj te światła trochę są, ale już lepiej wygląda niż na początku. Dobra. Teraz musimy jeszcze szybę zrobić. Najpierw zaczepmy może go już. Zderzak do przodu. Jest. Teraz potrzebujemy czystą szybę. To bodajże ta. Musimy ją z tyłu dać. Nie, jeszcze nie. Jeszcze musimy to dać. Patrzcie, jakie białe cudo ładne. Tutaj o. Coś mi nie zgadzało się właśnie. No i pięknie. I teraz szybę dopiero. No i z szybą teraz to wygląda. Dobra, i to jest koniec 15 etapu. Teraz będziemy tutaj musieli pobawić się. Bo otóż musimy wziąć przednią klapę. Zamknąć tutaj nam silnik, którego nie ma. Przednią szybę. Oczywiście do przodu. Z wycieraczkami ładnie wygląda, jest. I teraz dwie boczne jeszcze szyby. Jedna jest. Jeszcze drugą boczną. Dobra, trzyma się. I to tyle. Halo. Ostrość, dzięki. Dobra, jestem znowu. Mamy tutaj przód szczepić z szybami. Znacie, dach robić teraz, o. Płaski jest. To nie jest takie łatwe. O, dobra. Jest, wbiło się. Patrzcie, rysę mam na szybie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale... O, jest, widać. Taka leciutka rysa. To widzicie, no, no stare auto, to już wiecie. Wykończyło się. Jeszcze ten muszę tu wczepić ładnie. Jest, weszło. Z drugiej weszło, weszło. Jest. Dobra, dach mamy. Dobra, teraz mamy odwrócić go. Takim o sposobem. I musimy tutaj się pobawić w opony. O, uwielbiam to, aż stanę. I muszę, odstawię to najpierw autko. Będziemy wciskać opony.
Jedna jest. Oła! Ale ciężko. Jest, dwie mamy. Wciskamy trzecią. Jest. I czwarta prawie jest. Ta guma coś się zacięła tu. Nam jest. I teraz musimy jeszcze powciskać takie małe cudo. Naprawdę, to jest tak małe. I tutaj do środka. Jest. Ale fajnie wchodzi. Idealnie wchodzi, więc tu problemu nie będzie. Ale żeby to wszystko zaprojektować, ile roboty tu mieli. I teraz tylko mamy umieścić to tutaj. To już nie będzie trudne. Ale tak jak we Fiacie nam zostało coś. To podwozie, bo to często się kruszy, jak się opony zakłada. Dali zapasowe jedno. Tutaj naprawdę jest pochwała dla nich, że dają takie jedną część, która się może gdzieś przydać. I to byłby koniec. To sobie zachowam, bo się przyda na pewno. I mamy skończoną syrenkę. Czekajcie, ja to ładnie tak ułożę. O! I popatrzcie, czy to nie jest ładne. Dzięki Wam za oglądanie, że tutaj nam ładnie wyszła taka syrena. Zapraszam Was na kolejny model, który będzie. Teraz Wam się on wyświetli, bo on tutaj w gazetce jest, na samym końcu. Spadł mi klocek. Będzie to Warszawa M20. Taka brązowa, też będzie ekstra ją składać. Ale to już za 2 tygodnie. Więc dzięki za oglądanie, jak się podoba, zostawcie łapkę w górę, możecie udostępnić to, jeżeli chcecie swoim znajomym. I dzięki za oglądanie, no i zapraszam Was na 4. samochodzik do złożenia. Więc dzięki, na razie i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku, cześć!